Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj, jak widzicie, jestem w troszkę nietypowym miejscu. Jeżeli oglądaliście już odcinek dzisiaj u Paliona, to wiecie, że opuściliśmy Palionowo i zakładamy Palionowo 2.0, czyli drugie miejsce, w którym będziemy mogli być, ponieważ tam niestety, ale tata hejtera przejmuje całkowicie kontrolę i po prostu to jest nasz bunt. W tym momencie opuszczamy Palionowo po to, żeby pokazać mu, że jesteśmy sobie w stanie poradzić gdzie indziej i nie potrzebujemy go do szczęścia. A on niech sobie tam rządzi nad nikim, a my jesteśmy dokładnie tutaj. Jak widzicie, tam jest ten zamek, teraz to jest, nie wiem, hej, teraz zamek, kiedyś to był Palionki. Po tamtej stronie jest Palionowo. My przejmujemy to miejsce i to właśnie w tym miejscu tutaj przeznaczyłem sobie miejsce, w którym zbudujemy otóż to taki domek. Powiecie, dlaczego? Dlaczego taki domek? Przecież to jest ten taki zły z Five Nights at Freddy's. A dlatego, że uznaliśmy, że bardzo ciekawe będzie, jeżeli wszyscy tutaj zbudujemy takie właśnie domki, które będą przypominały postać z jakichś gier, bajek i tego typu rzeczach, żeby tutaj było bardziej pozytywnie. Wiem, że to jest straszna postać, ale zbudujemy ją tak, że nie będzie wyglądała strasznie. W sumie zbudujemy tak, jak tu widzicie, bo to jest w sumie właśnie to, jakby ten projekt tego, jak to wyglądać ma. Więc tak właśnie to będzie wyglądało i tu mniej więcej wymiary mam zrobione, będziemy się mniej więcej tego trzymać. Wydaje mi się, że tak to chyba będzie dobrze. Tak to chyba będzie dobrze wyglądało. Jak widzicie, tutaj różne osoby wchodzą na serwer, więc git. A tu mam przygotowane rzeczy, które będziemy budować, z których będziemy budować i jak to wszystko będzie wyglądać. No a jeszcze będziemy musieli też wrócić do mnie na chatę, żeby zabrać jakieś potrzebne rzeczy, które będę chciał mieć jakby stamtąd tutaj. Ale to już nie dzisiaj. Myślę, że będziemy się przenosić tak. Myślę, że po jakieś rzeczy będę iść kiedy indziej. Dzisiaj chcę zrobić miejsce po to, żebym miał gdzie w ogóle trzymać takie rzeczy. Wiecie, o co chodzi. Dobra, okej, okay, w takim razie możemy przejść do budowy. O, mam łóżko też, więc mógłbym pójść spać w sumie, jakby trzeba było, dobra. Dobra, niestety jest noc. Jest noc, więc, że tak powiem, nie jest kolorowo. Tak muszę powiedzieć, no nie jest kolorowo. Będziemy budować w nocy niestety, czyli niewiele będziemy widzieć. Ale mam trochę pochodni, więc możemy sobie to trochę oświetlić, żeby jakoś to tutaj wyglądało. Poszedłbym spać, ale więcej ludzi jest na serwerze, więc chyba jakoś niespecjalnie damy radę teraz pójść spać. No dobra, trudno. W każdym razie sobie tak tutaj to ustalmy. Dobra, i możemy zacząć naszą budowę. Dobra, mam nadzieję, że to wszystko pójdzie nam sprawnie. Ogólnie tak, budowla. Dziękuję bardzo wszystkim za na zdrowie. Czasem tak już jest, czasem sobie trzeba kichnąć, żeby, prawda, działać na full obrotach. Cała budowla ogólnie będzie prawie, że cała będzie z tej wełny, więc jakby musimy z tego zrobić najpierw taką jakby, tak jakby prostokąt, jeśli tak to można nazwać, no i wtedy będzie jakby to jakoś wyglądało. Na razie zrobię sobie taką obramówkę. Cały domek będzie, myślę, całkiem fajnie wyglądać i w środku nie mam planu totalnie, jak będzie wyglądać jeszcze, ale wierzę w to, że jakoś, prawda, natchnie mnie, albo wy ewentualnie coś dacie, jakiś pomysł w komentarzach i wtedy wspólnie razem wymyślimy jakiś, jak to ma w środku wyglądać i jak to się ma prezentować. No ale póki co to tak, zajmijmy się przodem w sumie, zajmijmy się najpierw twarzą tego wszystkiego, bo to jest chyba w sumie najważniejsze. Więc odłóżmy sobie tu rzeczy, żeby mieć luz. I bierzemy tak, to chociaż na oczy się dopiero przyda, ale przyda się też to, dobra. I teraz tak, musimy wyznaczyć środek. Tu i teraz tu jest tu i to jest środek, tak? Dobrze to liczę? Dobrze to liczę chyba. Dobra, tak, tu jest środek i my musimy równo tutaj przez środek zrobić taką jakby kreskę, w sensie, nie wiem, coś w tym stylu. O, ała, proszę mnie nie bić, proszę mnie nie bić. A, to chyba nie tutaj tą kreskę jeszcze, za bardzo się pośpieszyłem. Za bardzo się pośpieszyłem z tą kreską, ponieważ, a, ja też mnie tu poniosło, poniosło mnie, bo tu musi być tylko na dwie kratki, a ja zrobiłem na więcej. Zrobiłem na więcej, bo tutaj musi być coś takiego, dobra, czyli totalnie, ej, dobra, no ja nie mam żadnych nożyczek, nie? Oczywiście, nie przygotowałem nożyczek, czyli będziemy to kopać ręką 3 dni i 3 noce. No ale dobra, no już trudno. To jest jedyny błąd, który tutaj popełniliśmy. Obiecuję widzę, że następnych błędów nie będzie. Dobra, a więc tak, tutaj musimy najpierw zacząć od tego, że tu muszą być zęby. Czyli zęby będą gdzieś w ten sposób, tak, zrobić trzeba zęby. Dobra, co drugi? Pyk, 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 pyk. Okej, okay. I tu jeszcze o jedno do góry, żeby te zęby wystawały. Dobra, coś takiego. Potrzebujemy teraz no nie no, ja nie wytrzymam z tymi mobami. Proszę się stąd wynieść. Proszę dać mi święty spokój. Ja tutaj chcę działać normalnie. Ktoś tam strzela z pistoletu. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Tu musimy zrobić z czarnego tego. Tak jakby środek buzi trzeba mu zrobić. Czyli to będzie coś w tym stylu. Mam nadzieję, że jakoś to będzie wyglądało. Co wy tu robicie? Dlaczego wszyscy do mnie idą? Ja tu przecież specjalnie sobie oświetliłem. Dobra. Coś w tym stylu. Dobra, teraz musimy zrobić tak. Tutaj pójdzie to do tyłu. No, no co jest? Dajcie mi spokój, skąd wy się bierzecie? Dobra, tu rozwalamy sobie to, bo mi tutaj jedno zostawmy tylko, żebyśmy mieli jak wchodzić, ale to mi tutaj troszkę psuje wygląd tego wszystkiego.
Okej, w takim razie mamy tak. I teraz tu musi powstać coś... Coś takiego. Czy tu, czy... Nie, już chyba tu bliżej. Coś w tym stylu. Dobra, i teraz zróbmy sobie tu tak schodek, żebym mógł tu wejść, okej. No i teraz tu. Robimy tak, na dwa do góry. Musimy zrobić w ten sposób, dobra. Tak, żeby było wejście na dwie kratki. Dobra, no ten dom będzie naprawdę fajnie wyglądać. Trochę mi to zajmie, zanim ja to zbuduję, ale już wiem, jaki jest projekt tego, wiem mniej więcej, jak to powinno wyglądać, więc jakby tyle dobrze, że nie będę jakby długo nad tym myślał. Dobra, zrobimy tak. Pyk, pyk, pyk. Dobra, super. I tutaj tak. I to się teraz nam tutaj fajnie, elegancko łączy. Dobra, mamy to. Mamy to. Jak to z przodu wygląda? Wygląda to... Git. Okej, zaczyna to naprawdę wyglądać dobrze. Teraz co musimy zrobić? To musimy zrobić tutaj górną część. Czyli robimy jeszcze jedną, tak? No nie, no to jest niesamowite. To jest niesamowite, że mi jeszcze szkielet teraz, jak ja już akurat jestem na wysokościach. No zginę zaraz! Co jest? Ja muszę założyć sobie tą zbroję. Czemu jej w ogóle nie mam założonej? Skoro ja tutaj robię takie operacje. Ja nie wiem, to jest... No i kurczę, co wy tu robicie? Dajcie mi spokój! Czemu do mnie wszyscy lecą? Co tu jest grane? Tak jakby ktoś mi... No skąd wy wychodzicie? Daj mi spokój! Ja nie wytrzymam. Czekajcie, ja muszę sobie zabrać strzałę. Miałem gdzieś strzały? Nie mam strzał. Kurczę. Nie mam strzał, naprawdę? Dobra, no już trudno. O, Emilia mnie... Dzięki za pomoc. O, jest strzała, teraz będę mógł ich ładować z daleka. Dobra, w takim razie przechodzimy tutaj. Idziemy do góry. I teraz tak, tu musimy zrobić na drugą warstwę tego, okej. Coś w tym stylu. I teraz potrzebujemy czarny blok. I teraz tak. Tu. Dobra. Tu brązowe, okej. I tutaj również musimy zrobić... Tak, okej. Coś tutaj jest nie tak zrobione, ale spokojnie, zaraz to naprawię. Dobra, tu musi być tak. I tu jest coś takiego, to zabieramy. Okej, tak. I teraz tu. Dobra. I tak samo tutaj, do góry. Tu na dole nie. I ten też nie. Dobra, coś takiego. Okej. Zabieramy tamten blok, zabrałem go? Chyba zabrałem. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda, bo to ma być jakby nos, teraz to, co zrobiłem. Mam nadzieję, że wygląda to jak nos. Okej, tak, no tak mniej więcej. No i teraz tu, w tym miejscu, musi powstać ta taka jakby... Takie, z tego bloku, takie, żeby się troszkę odróżniało, żeby ten środek był lepiej zaznaczony. No i tu wydaje mi się, że też to powinno być. Tak mi się wydaje, chociaż nie wiem. Najwyżej to później... Może nie, może na dole nie powinno tego być. Może tu normalnie, tak, no chyba tak. No tak, ja mnie poniosło troszkę. Tak, nie, teraz jest git. Dobra, i teraz musimy zrobić tak, tutaj do góry. Musimy zrobić jedną warstwę. Tak, albo nawet dwie chyba. Tak by trzeba było zrobić. Ja nie wiem, ja to tak z głowy robię, ja widziałem ten projekt i robię to z głowy, nie? Mniej więcej liczyłem te bloki, jak to wygląda. I teraz w tą stronę trzeba pójść. Chyba z tyle. Dobra, coś takiego. Dobra, te moby, czy to one tu będą do mnie iść, czy wy jesteście na tyle powaleni, żeby... O, ty musisz odpaść stąd, spalisz się. Dobra, teraz już na pewno, dobra, okej. I teraz robimy tak, tu skończyły mi się bloki, dobra, idziemy w takim razie po kolejne. Czy mi to starczy? Powinno mi starczyć, mam tego naprawdę dużo, nie? Ale wydaje mi się, że... Kurczę, no to będzie trzeba tego jeszcze dużo, bardzo dużo. No dobra, no to zróbmy tak, zróbmy sobie tutaj schody, żebym miał jak wychodzić na górę. Bo póki co tak średnio mogę. Dobra, wychodzimy tu. No i tu będzie trzeba te oczy zrobić. I teraz tak, czy ja mam rzeczy na oczy przygotowane? Tutaj w tym miejscu jest środek. Musimy sobie go zabrać, żeby mieć dobry wyznacznik tego, w którym miejscu jesteśmy. Dobra, tak. I tu, pyk. Dobra. I tutaj to trzeba teraz zamurować całe. Okej. Jesteśmy już na dobrej drodze, bo zaraz to już będzie tylko i wyłącznie uzupełnianie ścian. Bo tak naprawdę tylko twarz jest taka ciężka, a później już leci z górki. Dobra, wiecie co? Ja muszę sobie... Hejter do mnie strzela. Strzelił do mnie hejter. Dobra. Ty mnie tutaj denerwujesz, hejter. Dobra, dostał. Ja nie wiem, dlaczego on do mnie strzela. O co tutaj chodzi?
Dobra, z łuku łatwiej. ale dostał. Jak się zdziwił. Nie ze mną te numery. Dobra, i teraz tak, tu jest na coś takiego. Coś w tym stylu, okej, okay. I tu to jest nasz nos. Tak jakby, nos. No, hejter. Hejter, bo mnie tu zaraz pokręci mnie. Dobra, patrzcie, robię teraz taktykę, ale patrzcie, co się teraz wydarzy. Dobra. Czekajcie, bo coś mi tutaj nie gra. Dobra. Gdzie on jest? A mnie spalił nowe zmilki, dobra, coś buduje dom. A hejter do mnie strzelał, ale teraz nie wiem, gdzie on się zgubił. Dobra, trudno, olewam go. Dobra, robimy dalej oko. A, ja muszę sobie zrobić tak, muszę sobie odpalić ten projekt gdzieś, bo już nie pamiętam, jak to wyglądało. Dobra, mam projekt i teraz tak, tutaj musi być biały, jest tak. Raz, dwa, tutaj coś takiego i coś takiego, dobra. Dobra, zupa z bobra, jak to się mówi, dobra, coś takiego, okej, mamy pierwsze oko zrobione i teraz drugie oko trzeba zrobić, czyli drugie oko będzie tak, raz, dwa, pyk, pyk, dobra, i teraz tak, mamy oko zrobione, tu teraz musi pójść czarny w ten sposób, dobra, mamy jedno oko, mamy drugie oko, dobra, tu ktoś łazi obok mnie, słyszę kogoś, że ktoś tu łazi. I słyszałem fire... No patrz, jest tu, patrz. Nie mam z tego. No, hejter. Bo on tutaj coś kombinuje. Nie podoba mi się to. On tutaj jest jakiś... Coś chce mi zniszczyć. Zaraz, jak to przeładuję. No nie umiem do niego trafić z tego. Dobra, przeładowuj to. No jak mnie denerwuje ten dzieciak. O patrz, tam jest. O kurczę, ktoś dostał, nie wiem kto, ale ktoś dostał. Dobra, no mam nadzieję, że nie będą mi tu przeszkadzać, bo to jestem w trakcie budowy bardzo ważnej. Dobra, i teraz do góry z tym. A, tylko tutaj zróbmy sobie tak, żeby miał wyjście. Więc zróbmy tak. Dobra, mamy wyjście, świetnie. I tutaj, czy tutaj musi być znowu... Tu już bez tego paska, dobra. I teraz robimy... Dobra, bo mnie denerwuje ta luneta. Dobra, tak, pyk. Dobra, super. Tu rozwalmy sobie, że miał wyjście. I teraz tutaj do góry. Musi być jeden pasek tego, jeden pasek tego. Dobra. Jeden pasek tego, jeden pasek tego. Dobra, i teraz to trzeba tutaj jakoś wypełnić. Więc robimy tak. Pyk. Dobra. I tutaj teraz... O! Dobra, nie udało mi się. Ale spokojnie, tu sobie wyjdziemy i zaraz to będę już kończyć sobie po swojemu. Ale tutaj musimy zrobić tak. I tutaj na dole teraz jeszcze od góry do dołu. Pyk. Dobra, no i mamy zrobionego tego ziomka. Czekajcie, pokażę wam, jak on wygląda teraz z daleka. Jak wygląda od przodu i czy się dobrze prezentuje. No wydaje mi się, że się będzie prezentował naprawdę git. No jest git. Jeszcze troszkę pracy nad nim jest, ale spokojnie. Widzę, że jest jeden błąd, który zrobiłem i będę musiał to zmienić, ale wygląda naprawdę całkiem dobrze, więc dobra, ja to pokończę, zmienię ten błąd i z tyłu najgorsze będzie zrobić teraz te ścianki, bo one, to zajmie masę czasu. Dobra, widzowie, skończyłem, mam już naprawdę dosyć, no wygląda to git. Zrobiłem uszy, to było ciężkie, musiałem to lekko poprawić, bo mieliśmy to o jeden za wysoko, ale teraz wygląda to lepiej, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak wygląda, zostało mi już niewiele bloków, więc mniej więcej dobrze to zostało wyliczone, no i tu musimy zrobić sobie wejście do środka, w tym miejscu, tylko, no właśnie, tu trzeba jeszcze oświetlić, bo tu, dobra, no co jeszcze się tu jeszcze nic nie zrespiło, ale musimy to oświetlić, póki jest jeszcze czas. Dobra, bierzemy te pochodnie i idziemy do środka i teraz tak, żeby to było spokojne, żeby tu, prawda, bez mobów, elegancko, dobra, tak, pyk, dobra. Mamy to oświetlone, no i w środku będzie to trzeba jakoś, że tak powiem, zagospodarować, tylko jak, jeszcze totalnie nie mam pomysłu, ale
prezentuje się to w ten sposób. No i widzowie, moim zdaniem mamy naprawdę bardzo fajny dom, nie? Moim zdaniem wygląda bardzo fajnie, bardzo ciekawie. No i przede wszystkim bardzo będzie pasowało do tej wioski, mam nadzieję, jak wszyscy zrobią takie właśnie fajne domki przypominające jakieś postacie z bajek czy coś takiego. No więc tyle, ja się żegnam przy tym domku z wami. Wydajcie propozycje, co mógłbym w środku zrobić. No i widzimy się jutro na kolejnym odcinku. Trzymajcie się, elo!